Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj w ramach odpoczynku od starożytności poruszymy temat historii naszego kraju i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie. Czy chrzest Mieszka rzeczywiście był równoznaczny z pojawieniem się chrześcijaństwa na terenie terytorium dzisiejszej Polski i czy faktycznie był to pierwszy chrześcijański akcent w historii naszego kraju? Zacznijmy od dogmatów, które każdy z nas wyniósł ze szkoły podstawowej. Chrzest miał miejsce w roku 966 w Gnieźnie. Został przyjęty za pośrednictwem czeskiej dynastii Przemyślidów i był momentem niekwestionowanego przełomu, datą graniczną, która wyznacza symboliczny początek państwa polskiego. Według kronikarza dworu niemieckiego, biskupa Titmara z Merseburga, źródeł nawrócenia się Mieszka należy doszukiwać się w nieustępliwości i oddaniu sprawie jego czeskiej małżonki Dobrawy. Tego typu interpretacje oraz fragmenty z kroniki Gala Anonima opisujące okoliczności chrztu należy jednak odczytywać bardziej jako znaki czasów i elementy tworzenia spójnej narracji historiograficznej niż obiektywnego opisu zdarzeń. Dla potwierdzenia tego zarzutu przytoczmy fragment najsłynniejszej kroniki dworu piastowskiego autorstwa Gala Anonima. Ten zaś siemomysł spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to imię, a przez 7 lat od urodzenia był ślepy. Gdy zaś dobiegała 7. rocznica jego urodzin, ojciec, zwoławszy wedle zwyczaju zebranie komesów i innych swoich książąt, urządził obfitą i uroczystą ucztę, a tylko wśród biesiady skrycie z głębi duszy wzdychał nad ślepotą chłopca, nie tracąc z pamięci swej boleści i wstydu. A kiedy inni radowali się i wedle zwyczaju klaskali w dłonie, radość dosięgła szczytu na wiadomość, że ślepy chłopiec odzyskał wzrok. Wówczas książę Siemomysł pilnie wypytywał starszych i roztropniejszych z obecnych, czy ślepota i przewidzenie chłopca nie oznacza jakiegoś cudownego znaku. Oni zaś tłumaczyli, że ślepota oznaczała, iż Polska przedtem była tak jakby ślepa, lecz odtąd, przepowiadali, ma być przez Mieszka oświeconą i wywyższoną ponad sąsiednie narody. Tak się też rzecz miała istotnie, choć wówczas inaczej mogło to być rozumiane. Zaiste ślepą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary, lecz przez oświeconego cudownie Mieszka i ona także została oświeconą, bo gdy on przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie. W stosownym bowiem porządku Bóg Wszechmocny najpierw przywrócił Mieszkowi wzrok cielesny, a następnie udzielił mu wzroku duchowego. Gal Anonim w swojej Kronice Polskiej opisuje cud odzyskania wzroku i interpretuje go w sposób zgodny z własnymi przekonaniami, zmyślnie przy tym dodając, że współcześni Mieszkowi mogli owe znaki interpretować zupełnie inaczej. Warto jednak zaznaczyć, że sama historia dotycząca cudownego odzyskania wzroku przez niewidomego chłopca, mająca zwiastować przyszłe wyciągnięcie państwa Polan z mroków pogańskich wierzeń, stanowi raczej realizację literackiego toposu, niż zdarzenie, któremu należy przypisywać walor historyczny. Średniowieczne dworskie kronikarstwo obfituje bowiem w podobne cudowne ozdrowienia poprzedzające chrzest lub mające miejsce w jego trakcie i dotyczą zazwyczaj potomków możnych zachodnioeuropejskich rodów. Należy mieć świadomość, że Gal Anonim był wytworem czasów i podczas tworzenia swojej kroniki wyraźnie inspirował się istniejącymi już dziełami innych kronikarzy, niejednokrotnie stosujących symbolikę niemalże biblijną, która miała jeszcze bardziej nobilitować ówczesne elity i ich osiągnięcia. Nadanie biografii Mieszka elementów nadprzyrodzonych stanowiło zatem element, który możemy z dzisiejszej perspektywy ocenić jako propagandowy lub PR-owy. Warto podkreślić, że tak wpajana nam od najmłodszych lat data chrztu 966 rok z częstym wskazaniem dziennym Wielkanoc 12 kwietnia jest uważana przez badaczy za umowną. W znanych źródłach nie ma choćby jednej wzmianki o dacie. Spory budzi też samo miejsce. Symbolicznie przyjmuje się, że stało się to na Ostrowie Lednickim, jednak równie dobrze mogło to mieć miejsce w Czechach lub, nawet co bardziej prawdopodobne, w niemieckiej Ratyzbonie. Wspomniany już kronikarz Titmar skutki chrztu opisał następująco. Natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki spośród ludu
i w szatę godową przyodziane, w poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Taki ciąg zdarzeń świetnie wpisuje się w opowieść o chrzcie Polski. Warto jednak w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy chrzest księcia Polan Mieszka rzeczywiście był równoznaczny z wprowadzeniem tej wiary na terytorium jego państwa oraz, co nawet istotniejsze, czy była to pierwsza próba krzewienia wiary chrystusowej na tych terytoriach. W 1920 roku wybitny niemiecki historyk Paul Fridolin Kerr, ekspert z zakresu historii średniowiecznej Europy, w tym w szczególności historii ówczesnej dyplomacji, takimi słowy opisał wiedzę, jaką w pierwszych dekadach XX wieku posiadali uczeni na temat chrześcijaństwa wśród Słowian. Bezskuteczne będą wszelkie wysiłki mające na celu rozjaśnienie ciemności rozpostartych nad pierwszymi przejawami chrześcijaństwa na wschodzie. Przez wschód rozumiał ziemię plemion słowiańskich, a przez ciemności brak pisanych źródeł dotyczących krzewienia tam chrześcijaństwa. Człowiek, który poświęcił swoje życie badaniu źródeł z tego okresu, a jako wieloletni generalny dyrektor archiwów pruskich w Berlinie, miał dostęp do najistotniejszych i najodpowiedniejszych geograficznie źródeł pisanych. Z pewnością wiedział, co mówi, kiedy wypowiadał powyższe słowa. Kiedy przyjmiemy do wiadomości, jak skąpe są źródła pisane dotyczące dziejów państwa Piastów oraz dostrzeżemy ich oczywistą tendencyjność, łatwiej będzie nam przyjąć, że być może początki chrześcijaństwa między Łabą a Wisłą były nieco bardziej złożone i skomplikowane, niż zwykliśmy sądzić. Nie zamierzamy w tym odcinku pisać historii na nowo, a jedynie wskazać, że pewne aspekty procesu chrystianizacji mogły zostać zatarte. Czy to przez zaginione źródła, czy to przez świadome pomijanie pewnych zdarzeń w kronikach. Wnioski, do których dojdziemy, mogą być przy tym zbyt daleko idące, ale potraktujcie to jako łamigłówkę i pewną zabawę w historycznych detektywów. Tam, gdzie zabraknie źródeł pisanych, spróbujemy podeprzeć się odkryciami archeologii. Niepodważalnym faktem jest istnienie słowiańskiego chrześcijaństwa, zwanego także od jego twórców obrządkiem cyrylometodiańskim lub głagolickim, od alfabetu stworzonego na potrzeby przetłumaczenia pism liturgicznych z greki na język starosłowiański. Początki rytu słowiańskiego sięgają pierwszej połowy IX wieku i są nierozerwalnie związane z dziejami państwa wielkomorawskiego, które istniało orientacyjnie w latach 820-907. Przyjmuje się, że ów organizm polityczny powstał na zgliszczach kaganatu awarskiego, o czym świadczą odkryte przez archeologów awarskie ozdoby używane przez elity wielkomorawskie w pierwszych latach istnienia państwa. Pierwsze wzmianki źródłowe dotyczą zdobycia przez księcia wielkomorawskiego Mojmira I sąsiedniego księstwa nitrzańskiego, co datuje się na rok 833. W podobnym okresie, być może około 10 lat wcześniej, zdecydowano się w księstwie wielkomorawskim prowadzić chrześcijaństwo zachodnie za pośrednictwem państwa wschodniofrankijskiego, powstałego po traktacie z Verdun, który dzielił Imperium Karola Wielkiego na trzy części. Taka decyzja ciągnęła za sobą daleko idące skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Po śmierci Mojmira I tron objął jego bratanek Rościsław, który okazał się na tyle niezależnym władcą, że szybko popadł w konflikt z Ludwikiem II Niemieckim, królem wschodniofrankijskim, który zamierzał podporządkować młodego władcę interesom swoim i swojego państwa. Pokłosiem konfliktu między władcami było wygnanie z państwa wielkomorawskiego niemieckich duchownych, którzy przybyli na Morawie po przyjętym niewiele wcześniej chrzcie. Tak oto Rościsław stanął w niebezpiecznym rozkroku między niezależnością a uznaniem na zachodzie. Wygnanie z kraju chrześcijańskich duchownych nie było w owym czasie czymś, co przysparzało w Europie przyjaciół. Dlatego Rościsław szybko musiał podjąć działania celem przykrycia skandalu i odzyskaniem należnej powagi u innych władców i papieża. Pierwszą próbą było poselstwo wysłane do tego ostatniego. Za jego pośrednictwem Rościsław prosił głowę kościoła o wysłanie misjonarzy i administracji kościelnej na swoje tereny, zapewne prosząc jednocześnie, by odbyło się to bez zwierzchnictwa duchownych z kręgu wpływów króla Ludwika. Papież prawdopodobnie zignorował zupełnie prośby morawskiego władcy, a na pewno nie podjął żadnych kroków celem spełnienia jego próśb. Wówczas Rościsław postanowił skierować wzrok ku Bizancjum i następne poselstwo oddelegował już na tamtejszy dwór cesarza Michała III.
prosił o przysłanie biskupa wraz z misjonarzami. Tym razem prośba przyniosła skutek w postaci dwóch braci, Cyryla i Metodego, mnichów z Salonik, których misja miała okazać się kluczową dla rozwoju chrześcijaństwa na ziemiach zamieszkałych przez Słowian. Pierwszym krokiem ku skutecznej i pokojowej misji chrystianizacyjnej miało być przetłumaczenie Pisma Świętego i ksiąg liturgicznych na język zrozumiały dla ludów, którym miały być głoszone. Strategia przyjęta dla nawracania Słowian była na tyle skuteczna, że szybko stała się solą w oku niemieckiego kleru. Wówczas Cyryl i Metody udali się do Rzymu na spotkanie z papieżem Hadrianem II, którego przekonali do swoich racji i dostali jego zgodę na dalszą działalność oraz jego błogosławieństwo. Cyryl zmarł jednak w Rzymie i na Morawy wrócił jedynie Metody, który kontynuował rozpoczęte wcześniej z bratem dzieło. Jako arcybiskup Sirmium z jurysdykcją na Morawy wciąż działał na dworze wielkomorawskim, nie przerywając misji chrystianizacyjnej i kształcąc kolejnych duchownych. Po raz kolejny popadł jednak w konflikt z niemieckim duchowieństwem, które podczas synodu w Bawarii uwięziło go na niemal 3 lata na wyspie Reichenau, oskarżając o szerzenie herezji. W roku 873, po interwencji papieskiej, został zwolniony, wrócił na Morawy, zostając ich arcybiskupem. Jego losy są jednak doskonałą ilustracją tego, jak misje chrystianizacyjne zamieniały się nierzadko w grę wpływów różnych ośrodków władzy ówczesnej Europy. Zasięg terytorialny państwa Rościsława i jego następcy Świętopełka do dziś budzi spory wśród historyków. Jednak nie można wykluczyć, że w czasach maksymalnej ekspansji sięgało Śląska. Niewykluczone, że z Wrocławiem łącznie oraz Małopolski, prawdopodobnie włącznie z Krakowem. Jednak niezależnie od sporów dotyczących jego granic, nie można zaprzeczyć, że terytoria, nad którymi w przyszłości miał panować Mieszko i jego syn Bolesław, graniczyły z terytoriami morawskimi. I nawet jeśli tereny te się nie pokrywały, wpływ misji Cyryla i Metodego mógł wykraczać poza terytorium państwa wielkomorawskiego i dosięgnąć poddanych lub podległych państwu Polan. Po upadku państwa wielkomorawskiego obrządek słowiański został niejako zdelegalizowany. Przez co na terenach, gdzie obrządek łaciński był silnie ugruntowany, wyznawcy rytu słowiańskiego mogli czuć się zagrożeni. Jedna z teorii zakłada, że schronili się m.in. w osadach w Małopolsce i na Śląsku, gdzie ryzyko represji było znacznie niższe niż bliżej ośrodków zależnych od duchowieństwa niemieckiego, które ryt słowiański traktowało jak herezję. Co do Mieszka I, nie został on świętym, choć powszechnym w ówczesnej Europie było kanonizowanie członków dynastii panujących, zwłaszcza kiedy jako pierwsi w rodzie przyjmowali chrzest. Większość równoległych dynastii ich miała, np. kapetyngowie świętego Ludwika IX, dynastia saska cesarza Henryka II, rurykowicze świętego Włodzimierza, przemyślidzi świętego Wacława, arpadowie świętego Stefana I. W Norwegii był natomiast święty Olaf II Haraldsson. Biorąc pod uwagę informacje wyżej wymienione, można zadać sobie następujące pytanie. Czy jest możliwym, że stało się tak, ponieważ Mieszko nie przyjął chrześcijaństwa, a jedynie zmienił obrządek? Ewentualnie przyjął chrzest, ale na jego ziemiach wiara chrystusowa miała się już wówczas całkiem nieźle, choć w innej odmianie? Tam, gdzie nie możemy podeprzeć się źródłami historycznymi, ponieważ jak to ujął Kerr, utrudniają nam to zalegające ciemności, niech przyjdą nam z pomocą ustalenia archeologów, które zostały poczynione już po śmierci niemieckiego profesora. Badanie historii pierwszych Piastów świetnie wpisywało się w ideologię wczesnokomunistycznej Polski. Dlatego w Wielkopolsce, Małopolsce i na Dolnym Śląsku już od późnych lat 40. prowadzono liczne prace wykopaliskowe. Oto interesujące fragmenty pracy Początki chrystianizacji na ziemiach południowej Polski autorstwa profesora Edmunda Małachowicza, wydane przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w czasopiśmie technicznym Architektura. Profesor w swoim artykule podkreśla we wstępie to, o czym już wspominaliśmy, a więc potrzebę przyjęcia interdyscyplinarnej metodologii badawczo-analitycznej do choćby szczątkowego odtworzenia kultury poddanych Mieszka w momencie przyjęcia przezeń chrztu. Chodzi o to, by tam, gdzie zawodzi analiza źródeł, wspomóc się badaniem wykopalisk, zwłaszcza w sytuacji, kiedy są one ostatnią instancją, do jakiej można się odwołać, żeby dowiedzieć się czegokolwiek nowego. Jak można wywnioskować wpływy kultur ościennych na plemię Polan oraz innych plemion będących w orbicie panowania Mieszka I?
Profesor Małachowicz odpowiada bez wahania. Poprzez badanie szczątków architektury z tego okresu nazywa ją niewątpliwym znakiem i śladem cywilizacji. Plan budowli, sposób kładzenia fundamentów, użytą technologię znacznie trudniej zmanipulować niż często niewiarygodne, o czego przyczynach już wspominaliśmy, źródła pisane. Jednym z często przytaczanych argumentów, mających świadczyć o istnieniu chrześcijaństwa na terenach państwa Polan przed 966 rokiem, jest przypowieść o księciu z Wislech, czyli z państwa wiślańskiego, lub księcia z Wiślicy, na którą natrafić można w żywocie świętego Metodego. Książę ów miał być poganinem, który nękał najazdami państwo wielkomorawskie. Hagiograf misjonarza Słowian informuje, że święty Metody miał ostrzec wspomnianego księcia, by dobrze by było, gdyby ochrzcił się z własnej woli na swojej ziemi, aby nie był pod przymusem ochrzczony w niewoli na ziemi cudzej. Nieznany twórca biografii świętego Metodego komentuje owe prorocze słowa misjonarza słowami "tak też się stało". Wielu badaczy uznaje, że tyczą się one przymusowego chrztu na obcej ziemi. Jednak równie spora część badaczy, na czele z kontrowersyjnym profesorem archeologii Przemysławem Urbańczykiem, uważa, że komentarz ten może odnosić się także do pierwszej części wypowiedzi zakonnika z Salonik, mówiącej o samowolnym chrzcie legendarnego księcia Wiślan. Zakładałoby to istnienie chrześcijańskiej eksklawy na terenie dzisiejszej Małopolski, istniejącej już w IX wieku. Jest to jednak mało prawdopodobne, gdyż wiara chrześcijańska jest wiarą zinstytucjonalizowaną. Do jej efektywnego uprawiania wymagany jest chociażby konsekrowany przez biskupa kościół i uprawniony do prowadzenia mszy kapłan. Bez ingerencji papieża nie było to możliwe. Gdyby oficjalna fundacja miała miejsce, w archiwach i dokumentach papieskich na pewno odnalazłaby się stosowna wzmianka. Taki jednak brak, co mocno podkopuje tezę o samowolnej grupie dzikich chrześcijan na ziemiach polskich przed 966 rokiem. Należy jednak wspomnieć, iż zdarzali się władcy, którzy pomimo braku przynależności do metropolii, chrystianizowali swoich poddanych. Za przykład można podać Islandię XI wieku, gdzie przez prawie 100 lat miejscowi biskupi funkcjonowali nie należąc do żadnej metropolii kontynentalnej. Sama Wiślica była również obiektem badań archeologicznych prowadzonych z okazji 1000. rocznicy chrztu Polski. Odnaleziono w niej kościółek, pierwotnie datowany na X wiek, który jednak po wnikliwszej analizie okazał się konstrukcją o 300 lat młodszą. Co więcej, okazało się, że w IX wieku w Wiślicy nie istniał nawet zalążek grodu. Może poza Wiślicą znaleziono jakiś trop, który rzuci nowe światło na kwestię istnienia jakiegokolwiek rytu chrześcijańskiego na tych terenach przed oficjalną datą przyjęcia chrztu. Swego czasu głośno było o odkryciu w mazowieckiej wsi Podebłocie glinianych tabliczek z czasów przedmieszkowych. Napisy na tabliczkach rozszyfrowano jako skrót od słów "Jezus Chrystus Zwycięzca". Według teorii odkrywców były to świadectwa oddziaływania misji metodiańskiej daleko na północ od terytoriów Wielkich Moraw. Późniejsze badania dowiodły, iż mogły to być świadectwa kontaktów ludów zamieszkujących Mazowsze z chrześcijańskim światem. Tabliczki z Podebłocia to jednak za mało, by uznać, że na Mazowszu istniała jakaś komuna chrześcijan. Mogły one po prostu należeć do kupca z południa, handlującego z pogańskimi tubylcami. Na terenie województwa zachodniopomorskiego odnaleziono natomiast fryzyjskie dzbany typu tating z symbolami krzyży, datowane na czasy przed 966 rokiem. Część badaczy przyjęła, że mogą być to tak zwane utensylia liturgiczne, czyli naczynia używane podczas liturgii do polewania w trakcie chrztu lub przechowywania wody i wina, niezbędnych do odprawiania mszy. Przeciwnicy tej teorii podkreślają jednak, że znalezione wazy pochodzą z grobów kobiecych i nie spotyka się ich w pobliżu kościołów lub klasztorów. Ciężko także dojść do jakichkolwiek ostatecznych wniosków na podstawie analizy zwyczajów grzebalnych ludów, które weszły potem w skład państwa Mieszka I. Przed przyjęciem chrztu powszechnie praktykowano całopalenie, lecz w niektórych miejscach odnaleziono jednak pochówki szkieletowe, które mogą wskazywać na to, że pogrzebany był chrześcijaninem. W zachodniopomorskim odkryto 5 takich grobów, w Świelubiu i w Kępsku. Inne przykłady to groby inhumacyjne z Przemyśla i Krakowa.
Znów jednak nie jest to żadne potwierdzenie istnienia stałych komun chrześcijańskich. W przypadku pomorskich nagrobków są to zapewne pozostałości po Skandynawach ze środkowej Szwecji, a w przypadku małopolskich odkryć prawie z całą pewnością można stwierdzić, iż są to nagrobki pochodzenia madziarskiego. Zarówno pogańscy Skandynawowie, jak i Madziarzy nie stosowali w tamtych czasach ciałopalenia. Oprócz tego, po odkryciu na Morawach pozostałości po kościołach cyrylometodiańskich, można było przystąpić do ich porównania z wykopaliskami z wrocławskiego Ostrowa Tumskiego czy położonych bliżej centrum państwa Mieszka okolic jeziora Lednickiego. Wnioski oczywiście nie są jednoznaczne i nadal budzą spory, ale część ruin datowano nawet na 945 rok, a więc wyraźnie przed umowną datą chrztu Mieszka. Samo datowanie nie jest jednak nieomylne, ponieważ użyte drewno mogło być ścięte wcześniej niż użyte przy budowie. Przykłady podobnych szczątkowych dowodów można mnożyć, lecz na każdy z nich istnieje dobre wytłumaczenie, które przeczy tezie o istnieniu zorganizowanego chrześcijaństwa na terenach przyszłego państwa Mieszka I przed 966 rokiem. Wobec tego musimy na razie zadowolić się stąpaniem po grząskim gruncie przypuszczeń i niedopowiedzeń. Jesteśmy ciekawi, co Wy sądzicie na ten temat. Koniecznie napiszcie swoje zdanie w komentarzach. A co powiedzielibyście na puszczenie wozy fantazji jeszcze dalej? Jeśli chcecie, w następnym odcinku możemy wspólnie zastanowić się nad tym, co by było, gdyby państwo Piastów nie przyjęło zachodniego obrządku chrześcijaństwa, stając się tym samym pierwszą ostoją późniejszego prawosławia w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy taki temat wydaje się Wam interesujący? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie ocenić film łapką i zostawić sobie i nam suba z dzwonkiem. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia.